W niektórych materiałach, które mamy, pojawia się człowiek o imieniu Grant Staedel. Najlepszy sposób można określić go następująco. Praktykował to, co sam głosił. Jako wędrowny sługa Pana Jezusa Chrystusa, poza pracą nad magazynem Grace and True, przez większość swego dorosłego życia był w drodze, dzieląc się Słowem Bożym w zgromadzeniach, na obozach, na konferencjach i w domach prywatnych na całym świecie. Chętnie podejmował starania o lud Boży i uważał za realny przywilej umacniać go we wierze. Grant i Barbara Staedel oddali swoje życie i talenty swemu Panu i w roku 1961, zainspirowani świadectwem Raymonda K. Campbella, podjęli pracę misyjną na Jamajce, gdzie zwiastowali Ewangelię, służyli ludowi Bożemu i pomagali w założeniu społeczności Ocean View Camp. Po 10 latach Pan Jezus Chrystus poprowadził ich z powrotem do USA, gdzie Grant zaangażował się w pracę objazdowego głoszenia i nauczania Słowa Bożego oraz służbę poradnictwa rodzinnego. Od początku lat 70. Grant i Barbara aktywnie pomagali w pracach wydawnictwa Believer's Bookshelf, a Grant rozszerzył swoją służbę nauczania Słowa Bożego na całe Stany Zjednoczone i Kanadę. W tym samym czasie rozpoczął systematyczne pisanie artykułów do Grace and Truth Magazine. W połowie lat 80. przenieśli się do Chicago, gdzie udzielali się w lokalnym zgromadzeniu, współpracowali z wydawnictwem Grace and Truth oraz prowadzili działalność nauczania Słowa Bożego w Wielkiej Brytanii, Europie, na Filipinach, w Australii i Nowej Zelandii. A po powrocie w roku 1995 do Westby, Wisconsin, Pan wykorzystywał ich talenty w nauczaniu na obozach biblijnych Living Waters oraz w pracy misjonarskiej. Wkrótce po wypadku, w wyniku którego odeszli do Pana, do redakcji Grace and Truth dotarł list wysłany przez nich 26 grudnia 1996 roku z konferencji w Toledo w Ohio, na której Grant regularnie co roku prowadził wykłady dla młodych ludzi z USA, Kanady i Indii Zachodnich, w którym, nawiązując do listu do Rzymian 12:1, napisali m.in. O tej porze roku, kiedy spoglądamy wstecz na miniony rok, zastanawiamy się, ile udało nam się z tego w tym roku zrealizować. Czy poświęciliśmy wystarczającą ilość czasu na modlitwę za tych, którzy jej bardzo potrzebowali? Czy poświęcaliśmy czas na zachęcanie i słuchanie innych? Czy byliśmy dostępni, gdy proszono nas o pomoc? Czy odwiedzaliśmy cierpiących? Czy w roku, który nadchodzi, poświęcimy nasze ciała jako żywą ofiarę Bogu? Jest nad czym popracować. Ta ostatnia wiadomość od Granta i Barbary zawiera zachętę, by służyć Panu nie połowicznie, lecz z poświęceniem. Oni praktykowali to, co głosili, i zachęcają nas, abyśmy czynili tak samo. Pytanie brzmi, czy dasz użyć się przez Pana dla Jego chwały, tak jak oni to robili? Tekst pochodzi z Larry Andre Jack. Praktykowali to, w co wierzyli. Pamięci naszego redaktora i jego żony Grace and True, 1997 rok, numer 4.